Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon, 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z 12 o przypowieści. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo, a oto są ci posiani na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, łuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Nazwa siewcy w języku hebrajskim zapisuje się tymi samymi literami, co nasienie, które siewca zasiewał. I Chrystus, siejąc słowo, obdarza nas obecnością samego siebie. To jest ważne, że siewca sieje siebie. Kapłan, głosząc homilię, głosząc Słowo Boże, w jakiś sposób też przekazuje siebie, Słowo Boga, ale też to, czy on żyje tym, co głosi. Innym takim szczegółem w tym tekście jest żyzna ziemia. Skoro żyzna, to na pewno była przeorana i nawożona. W czasach, w których żył Jezus, był jedynie zwierzęcy nawój, czyli gnój. Ziemia żyzna jest więc najpierw zraniona pługiem, a potem obrzucona gnojem, czyli zgnojona. Czy to samo nie dzieje się z człowiekiem? Czy tak człowiek nie jest doświadczony, aby mógł przynieść plon? Raniony, zgnojony przez słowa innych ludzi, wprowadzony w stan głębokiego upokorzenia, aby to Słowo Boże, które słyszy, mogło w nim zaowocować. Wielu jest takich, którzy przeżyli już w swoim życiu raniące przeoranie pługiem cierpienia, zgnojenie przykrościami. I tą żyzną ziemią są ci, którzy umieją nieustannie przebaczać, ponieważ zgodzili się na nieustanne przebaczanie Jezusa w swoim życiu. To jest to naśladowanie Pana w przebaczaniu. Ta przypowieść może być rozumiana nie tylko jako przykra prawda o ludzkiej niechęci do przyjmowania Słowa Bożego. Zobaczmy, że na cztery siewy tylko ostatni obfituje
trzykrotnym plonem. Ale też istnieje możliwość wyjaśnienia tej przypowieści w taki sposób, że każda z kolejnych interwencji siewcy jest etapem dla tej samej ziemi, aż odsłoni się w niej żyzność prowadząca do cudownego plonu. Jezus tak długo sieje w nas swoje słowo, aż przyniesiemy plon. Bo my jesteśmy zachwaszczeni, bo my jesteśmy skałą, bo my jesteśmy drogą, na której są różne zainteresowania, ale nie ma skupionej uwagi na to, co mówi Bóg. Wszyscy zaczynamy od drogi i Bóg nie poprzestaje na tym, że w pierwszym zetknięciu się ze Słowem tracimy wszystko. On sieje dalej i odsłania w nas zatwardziałość i wyniosłość skały. I wreszcie wydobywa z nas naszą troskę o to życie, o ten świat. I dopiero po tych etapach jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkiego dla Słowa Bożego. Zechciejmy to rozważyć i zobaczyć, że jesteśmy drogą, jesteśmy glebą zachwaszczoną, ale jesteśmy także tymi, którzy są zdolni przyjmować Słowo Pana i wydawać dobry owoc.